Proszę Państwa, chciałem podziękować za to zaproszenie, które jest dla mnie jednocześnie taką ciekawą inspiracją. 30 lipca Lublin opuściły władze i wojska rosyjskie. O 7 rano z Pałacu Gubernatorskiego wyjechał dotychczasowy jego gospodarz, gubernator Sterligow. Ewakuacja miasta przez władze rosyjskie trwała właściwie od początku lipca. Stąd ten wyjazd gubernatora nie odbywał się gdzieś tam w popłochu, tylko, prawda, był już wcześniej przygotowany. Budynek nie stał długo pusty. Piecze w ogóle nad tymi opuszczonymi obiektami rządowymi objęła POW, aby zapobiec po prostu rabunkom, które to są warunki wojenne, więc różne rzeczy się działy, zresztą także i w 1918 roku. I kiedy do Lublina wkroczyli ułani legionowi, no to już wieczorem dowódca 5. szwadronu, porucznik Juliusz Ostoja Zagórski, zarekwirował klucze do Pałacu Gubernatorskiemu i przesłał je marszałkowi polnemu, porucznikowi Karolowi Trzaskadurskiemu, stojącemu na czele CIK Komendy Legionów Polskich. To była instytucja austro-węgierska, do której formalnie należało zwierzchnictwo nad legionami, ale której legioniści specjalnie nie kochali, nazywając je zresztą często CIK Mendą i tak dalej. Proszę Państwa, władze w mieście i w powiecie objęły formacje etapowe 4. Armii Austro-Węgierskiej, której dowództwo od 5 sierpnia kwaterowało w Pałacu Gubernatorskim. A więc pałac ten długo nie pozostał pusty, bo chyba generał Trzaskadurski tutaj nie rezydował. I proszę Państwa, kwaterujący w tym Pałacu Gubernatorskim zwycięzca w drugiej bitwie pod Kraśnikiem, dowódca 4. Armii, generał piechoty, jego cesarska wysokość, arcyksiąże Józef Ferdynand Salwador, tytuł wysokości przysługiwał członkom domu panującego, władcę tytułowano jego cesarska czy królewska mość, dowodził 4. Armią od 30 września 1914 roku i przeszedł z nią długi szlak bojowy od Sanu do Gorlic, a w 1915 roku od Gorlic po Lublin. Na tym szlaku więcej chyba było porażek niż sukcesów, ale w Lublinie występował w nimbie zwycięzcy. Dostojnego gościa powitała przed kwaterą delegacja władz miejskich i innych instytucji mających siedzibę w Lublinie. W imieniu miasta i prowincji witał Habsburga prezydent Edward Kołaczkowski, podkreślając, że jest wybrany, ale i zatwierdzony przez CIK władze, czyli te władze okupacyjne. W spotkaniu uczestniczyli także honorowy członek Rady Miasta, przemysłowiec Teofil Ciświcki, prezes Lubelskiego Towarzystwa Rolniczego Jan Stecki, przewodniczący Gubernialnego Komitetu Obywatelskiego Leon Pszanowski, prezes Rady Naczelnej Milicji Obywatelskiej Tadeusz Rojowski, administrator diecezji lubelskiej ksiądz Zenon Kwiek, prałat Ludwik Kwiek, kanonik Karol Dębiński, superintendent Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego diecezji warszawskiej i lubelskiej, a od 1888 roku proboszcz parafii lubelskiej pastor Aleksander Szenajch. Gminę żydowską wyznaniową reprezentował adwokat i literat Bolesław Ber Warman. W odpowiedzi na odczytane powitanie prezydenta arcyksiąże oświadczył, że CIK Armia prowadzi wojny z wojskami rosyjskimi, a nie ze spokojną ludnością, po czym rozmawiał z pozostałymi członkami delegacji o ich sprawach
zawodowy. Mówię o tym, ponieważ mamy tutaj do czynienia właśnie z elitą lubelską i władz, i tą religijną także, prawda? Dalej, że w Lublinie w tym czasie, to znaczy jeszcze w ciągu lipca, wizytę składało dwóch kolejnych jego cesarskich wysokości, mianowicie arcyksiąże Fryderyk, który był formalnie naczelnym dowódcą CIK armii, faktyczne dowództwo sprawował szef sztabu generalnego, ale tym nominalnym dowódcą był cesarz, a ponieważ Franciszek Józef był na tyle sędziwy, że także formalnie nie chciał tej władzy sprawować, stąd arcyksiąże Fryderyk. A najbardziej uroczyście przyjmowano w ostatnich dniach, w ostatnim dniu właśnie lipca, następcę tronu arcyksięcia Karola, późniejszego cesarza Karola I. I ten scenariusz się tak z grubsza powtarzał. Przyjmowano gościa na rogatkach miasta, czyli przy ogrodzie saskim. Gość dostojny odbywał wjazd do miasta w czasie okupacji niemieckiej, która trwała tutaj od 7 sierpnia do 7 września 1916 roku. To dekorowano flagami także niemieckimi. Polskich flag oczywiście tutaj ani chorągiewek nie było. Prawdopodobnie wizytę składał także dowódca tej grupy armii, która zajęła Lublin, feldmarszałek Mackensen. Są widokówki, ale tylko z parady, którą tutaj miał w Lublinie przyjmować. Natomiast w prasie przynajmniej nie znalazłem informacji, a przypuszczam, że byłaby, gdyby składał tutaj oficjalną wizytę. Proszę Państwa, największą, że tak powiem, uroczystością, która odbyła się właśnie w tym gmachu Generalnego Gubernatorstwa, to była uroczystość ogłoszenia proklamacji dwóch cesarzy, znanej jako akt 5 listopada 1916 roku. Lublin miał już w tym momencie drugiego generalnego gubernatora. Po Eryku Dillerze, który z Lublina odszedł na stanowisko namiestnika Galicji, przyszedł tutaj generał noszący w języku polskim bardzo wdzięczny tytuł zbrojmistrza polnego, Feldzeugmeister Karl Kuck. No, samo nazwisko jest symboliczne, wprawdzie, prawda, Kuck po słoweńsku, a on się urodził w Słowenii, znaczy górę, no ale skrót Countka oznaczał cesarskie i królewskie instytucje, czyli instytucje monarchii austro-węgierskiej. Ale może o nim kiedy indziej, natomiast teraz o tej uroczystości, która była finałem trwających przez kilka miesięcy rokowań między najwyższymi władzami niemieckimi i władzami monarchii austro-węgierskiej. Sama uroczystość ogłoszenia proklamacji dwucesarskiej w Lublinie i okupacji austriackiej była organizowana przez zarząd wojskowy, czyli przez administrację okupacyjną, przy czym nie było się to bez komplikacji. 31 października po południu Naczelna Komenda Armii, czyli najwyższa instytucja wojskowa monarchii austro-węgierskiej, przysłała dalekopisem do Generalnego Gubernatorstwa wydrukowany w Wiedniu tekst proklamacji z poleceniem ogłoszenia jej w Lublinie i w siedzibach komend powiatowych w dniu 4 listopada. Tu może jeszcze warto wyjaśnić, że Lublin był siedzibą CIK Generalnego Gubernatorstwa Wojskowego, które było najwyższą władzą na terenie okupacji austro-węgierskiej, obejmującej 27 właśnie południowych powiatów kongresówki, czyli Królestwa Polskiego. I
ten tekst, wydrukowany w Wiedniu, miał być ogłoszony w Lublinie i siedzibach komend powiatowych w dniu 4 listopada. To akurat była sobota. Generalne gubernatorstwo poleciło komendom powiatowym podjąć przygotowania do ogłoszenia proklamacji. 1 listopada Naczelna Komenda Armii dwukrotnie, telegraficznie nanosiła poprawki do tekstu proklamacji, zażądała zwrotu dotychczasowych egzemplarzy, przesłała poprawione i zmieniła termin proklamacji na niedzielę 5 listopada. 3 listopada zarządzono uroczyste ogłoszenie proklamacji z udziałem zaproszonych gości i odprawieniem mszy z uroczystym tedeum. W Warszawie i Lublinie w uroczystościach miały uczestniczyć oddziały Polskiego Korpusu Posiłkowego, taką nazwę nosiły wtedy Legiony Polskie. Dalsze szczegóły scenariusza Generalne Gubernatorstwo otrzymało wieczorem 3 listopada. 5 listopada rano miały zostać oflagowane wszystkie budynki publiczne i państwowe. Po ogłoszeniu proklamacji w języku niemieckim i polskim przewidziano następujący przebieg uroczystości. Kierujący ceremonią zwracał się do jej uczestników. I tutaj cytat. Tak więc sprzymierzeni monarchowie gwarantują wam uroczyste wskrzeszenie Królestwa Polskiego. Tego stanu rzeczy nic odtąd wstrząsnąć nie zdoła. Panowie, wznieśmy okrzyk za szczęśliwą przyszłość Królestwa Polskiego. Niech żyje. Jednocześnie na wszystkich budynkach publicznych i rządowych należy wciągnąć polskie flagi narodowe. Orkiestra gra tuż, a następnie polski hymn narodowy. W tym przypadku jeszcze Polska nie zginęła. Tutaj na marginesie, ponieważ rzecz utrzymywano w tajemnicy, więc orkiestra nie miała czasu przećwiczyć tego hymnu. To była orkiestra batalionu zapasowego 58. Pułku Piechoty. Orkiestry Austriacy mieli dobre, no ale podobno strasznie fałszowała. Po tym może jeszcze zostać wygłoszona mowa najbardziej wpływowego z obecnych gości, zakończona hoch na cześć jego cesarskiej mości cesarza i króla Franciszka Józefa, a potem hoch na cześć jego cesarskiej mości cesarza Niemiec i króla Prus. W takim przypadku orkiestra intonuje najpierw hymn austriacki, po czym hymn niemiecki. Pod kierunkiem malarza wojennego, profesora Hohenberga z Wiednia, podobno znaczącą postać w austriackiej secesji, udekorowano reprezentacyjną salę budynku Generalnego Gubernatorstwa flagami sprzymierzonych i polskimi emblematami. Całość zachowano do tego stopnia w tajemnicy, że w prasie lubelskiej nie było żadnych informacji o mającej się odbyć uroczystości, łącznie z numerami Głosu Lubelskiego i Ziemi Lubelskiej z 5 listopada 1916 roku. Tekst proklamacji i mowę Steckiego zamieszczono dopiero w dodatku nadzwyczajnym głosu, a Ziemia opublikowała tylko tekst proklamacji w numerze popołudniowym. Sprzymierzeni monarchowie zapowiadali w niej utworzenie z ziem wydartych panowaniu rosyjskiemu, samodzielnego państwa z dziedziczną monarchią i ustrojem konstytucyjnym, powiązanego z państwami centralnymi, które też określą jego granice. Co do armii polskiej, to cytuję, jej organizacja, wykształcenie i kierownictwo uregulowane będą we wspólnym porozumieniu. Były to zatem głównie nieokreślone w czasie zapowiedzi, a brak oznaczenia granic dał Ignacemu Daszyńskiemu okazję do złośliwego komentarza, iż utworzono największe państwo świata bez granic. Lubelskie uroczystości odbyły się według planowanego scenariusza. Przed gmachem prezentował się oddział legionistów Polskiego Korpusu Posiłkowego,
szwadron CIK 13 Pułku Ułanów i orkiestra CIK 58 Pułku Piechoty, a ściślej ich stacjonujących w Lublinie formacji zapasowych. O godzinie 11.30 generalny gubernator przez szpaler utworzony przez oficerów i żołnierzy legionowych wkroczył do sali reprezentacyjnej, na której byli zgromadzeni przedstawiciele duchowieństwa rzymskokatolickiego, luterańskiego i żydowskiego, organizacji politycznych, m.in. Wydziału Narodowego Lubelskiego, to była czapka nad organizacjami niepodległościowymi, i Klubu Polskiego, który miał zdecydowanie prawicowy i taki pasywistyczny charakter, no, jeszcze o pewnych sympatiach prorosyjskich. Zwolenników nazywano zresztą orientacją szerokotorową. Ale oprócz nich byli reprezentanci organizacji społecznych, cechów i około 30 delegatów włościan, wśród nich wójtów i działaczy ludowych, ściąganych w ostatniej chwili przez żandarmerię, nawiasem mówiąc. Ze strony władz okupacyjnej w uroczystości uczestniczył ścisły sztab generalnego gubernatorstwa. Obecny był delegat CK Ministerstwa Rolnictwa, natomiast CIK Ministerstwa Spraw Zagranicznych reprezentował baron Hönnig, a stronę niemiecką jej przedstawiciel w Lublinie, podpułkownik von Bilow-Stolle. Zgodnie ze scenariuszem tekst proklamacji po niemiecku odczytał Feldzeugmeister Kuk, którego asystę stanowili na podium piechurzy i ułani legionowi. Po odczytaniu polskiego tekstu proklamacji przez szefa cywilnego generalnego gubernatorstwa, ekscelencję Madejskiego, ponownie zabrał głos generalny gubernator, tym razem po polsku. Panowie, wznieśmy okrzyk za szczęśliwą przyszłość Królestwa Polskiego. Niech żyje Polska! Zgromadzeni powtórzyli okrzyk trzykrotnie, po czym zabrał głos Jan Stecki, prezes Klubu Polskiego, wiceprezes Głównego Komitetu Ratunkowego i były poseł do rosyjskiej Dumy Państwowej. Cytuję. Oznajmionej nam wspólnej decyzji obu wysokich monarchów wysłuchaliśmy z głębokim wzruszeniem i nie mniej głębokim odczuciem ważności aktu tego. Położono w nim słusznie nacisk na potrzebę uwzględnienia ogólnych politycznych stosunków europejskich. Tej mądrej wskazówce chcemy pozostać wierni w przekonaniu, że do tego zależy szczęśliwa przyszłość narodu polskiego, trwałość i rozwój jego państwa. Wskrzeszone przez niewzłomną logikę dziejów, oparte mocno naturalne swoje podstawy narodowe, związane wdzięcznością i przyjaźnią z tymi, których mądrości i sprawiedliwości zawdzięczać ma swoje istnienie, państwo polskie zachowa na zawsze w pamięci imiona tych wielkich monarchów, na których cześć wznosimy dziś okrzyk. Jego cesarska mość cesarz Austrii i apostolski, król Węgier Franciszek Józef I, niech żyje. Jego cesarska mość cesarz Wilhelm II, niech żyje. Proszę Państwa, tu się siłą rzeczy nasuwa pewien komentarz. Mianowicie, jeszcze w czasach mojej młodości funkcjonowało określenie austriackie gadanie. To austriackie gadanie polegało na tym, że było dużo słów, a mało treści. Jan Stecki był politykiem niesłychanie inteligentnym. No i jak z tego widać, umiejętnie posługiwał się owym austriackim gadaniem. Tutaj nie ma treści. Tu nie ma przede wszystkim żadnych zobowiązań politycznych. To są wyrazy wdzięczności, prawda, że zostanie zapamiętany akt i tak dalej, ale żadnych tutaj politycznych, prawda, zobowiązań ze strony Stecciego nie ma. On zresztą trochę później sformułował taką zasadę, a przynajmniej stosował, jeśli to nie on ją sformułował. Brać, ale nie kwitować. Cała uroczystość trwała krótko, wbrew temu, co by tutaj
wyglądało z mojego opisu, bowiem już o 12:30, czyli po godzinie, odbyło się nabożeństwo w katedrze. Nad trasą przemarszu z Placu Litewskiego do katedry latał samolot, z którego zrzucano biało-czerwone chorągiewki. Szpaler przed katedrą stanowili tym razem legioniści i włościańska banderia, czyli chłopi no, w strojach ludowych, prawda, konie tam udekorowane jakimiś wstążeczkami i tak dalej. Właśnie tak banderia, czyli ci chłopi na koniach. Puka ze świtą powitała orkiestrę odegraniem hymnu ludowego. I proszę Państwa, to była, jak mówiłem, największa uroczystość właśnie, jeśli chodzi o ten gmach.